Woda z lodem. Ale przerobiona. Woda. Dla siebie woda. Przerobiona. Nie wiem, ja nie piję wody kranowej. Ja nigdy nie piję wody kranowej. Także... Dlatego bardzo, bardzo. Tak, no wszystko jest filtrowane i tak dalej, ale chodzi o to, że nie wiem, nawet jak ja używam teraz czajnika swojego, ja widzę, co w tym czajniku jest. Kamień po prostu, tak, kamień. Pasek cytrynowy albo ten skórny. Można ogarnąć. Można ogarnąć, bo to ogarniemy. Lecimy. Siema Rado. Witam wszystkich serdecznie. Obiecałem, jesteśmy. Kto jest ze mną? Obiecałem, jest. Jest ze mną Kruszynka. Chcecie poznać Kruszynkę? Pozdrowienia. Witamy bardzo serdecznie. Czekamy na pytania, odpowiedzi są na bieżąco. Dawaj, dawajcie. Nawijamy, dokładnie. Dopiero 17 osób jest. W porządku, zaraz się wszyscy obudzą. Chyba, że jeszcze są po imprezie, spokojnie. Wiadomo, albo przed imprezą, wiadomo. My jesteśmy w trakcie... Była Marycha dzisiaj? Marycha jeszcze nie było. Nie było. Nie było i nie będzie. Marysia jest na występach rodzinnych. Znamy Marysię, też osobiście nie jest. Oczywiście, pozdrawiamy Marysiu. Marysiu, pozdrawiamy. Pozdrowienia od Filipka i od Izy. Filipek, Iza, pozdrawiamy razem z Kruszynką. Pozdrawiamy. Co dzisiaj planujesz, Rado? Jak to co? Rozmawiać z panami. Z Kruszynką jesteśmy dzisiaj do waszej dyspozycji. Rado, co to za urocza pani obok ciebie? Co za urocza pani? Wejdźcie na Facebooka, to zobaczycie. Spotkały się dwa mocne serca. Spotkał się kto? Flip i Flap. O, to tak. Flip i Flap. Spotkałem... Kajko i kokosz. Kajko i kokosz, widzicie? Rado, czy waliłeś wiadro z marihuaną? Słuchaj, przelota też waliłem, jeżeli ci coś to mówi, także nie zadawaj takich pytań, wiadomo o co chodzi, jak nie wiadomo o co chodzi, to ma... O wiadro też. Bongo też było. Bajo Bongo. Baja Bongo też było, na dyskotece będzie. U mamuśki zapraszamy 28. Mamuśka zapraszamy na dyskotekę. 20:45. Kruszynka, pan myślę, że też będzie. No zaprosiłeś mnie, więc pewnie będę. Dokładnie. Pytają, czy Kruszynka pali marihuanę? Nie. Absolutnie. Nie piję, nie palę i nie palę również papierosów. Paliłam kiedyś 33 lata i teraz za dwa dni już będzie 3 miesiące, jak nie palę w ogóle. Tak, czyli można wyjść? Można wyjść. Ona robi wszystko, żebym ja rzucił papierosy, Maryśkę i w pewnym stopniu alkohol. Ja to zrobię dla niej, nie ma problemu. Pozdrowienia z Wielkopolski. Wielkopolska, WLKP, pozdrawiamy. Pozdrawiam, ulicę Lądek Zdrój, bo nie ma takiego miejsca jak Lądek, tylko Lądek Zdrój. Lądek Zdrój, dokładnie. Dokładnie, Kruszynka mówi, Lądek Zdrój. Tu tak. Się wszyscy spotykają. Rado, czy znasz jakichś raperów polskich? Oczywiście. Nawet piosenki o mnie już śpiewają, znam. Wiersze też piszą alfabetu dzieci w przedszkołach. Nie ma problemu. Pytają, czy wrócisz kiedyś do Polski? Wrócę odwiedzić was wszystkich. Woodstock, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie tylko chcecie. Żebyście tylko wy byli. Jeżeli wy będziecie, ja będę, będzie Kruszynka. Dwa mocne serca. Jurek Owsiak i w ogóle. Tak, pozdrawiamy Jurka Owsiaka. Tak, dokładnie. Jurek. Mama! Jurek jest perfekt. Tyle lat, co pomaga ludziom, dokładnie. Dzieciom, wszystko starszym jest. I naprawdę dzieciom w porządku. Jest perfekt. Słuchajcie kochani, macie okazję, zadawajcie pytania, bo czas na antenie jest, wiesz, ograniczony. Czy będą jeszcze z tobą wywiady na jak to ogarnąć? Jak to ogarnąć, słuchajcie kochani, na pewno będzie nie raz i nie pierwszy i ostatni. Razem z Kruszynką będziemy robić wszystko to, na jak to ogarnąć, Urban w Londynie. Urban, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. 30 wiesz, bądź gotowy. Pozdrowionka. Jak to ogarnąć? My to ogarniemy. Kruszynka, ogarniemy? No jak nie, tak. My cały czas ogarniamy. I czemu dzisiaj jesteś trzeźwy? Ja cały czas jestem trzeźwy. Słuchajcie, dzięki wam, dzięki Kruszynce. Spotkałem ją dzisiaj trzeci raz. Prawda? Trzeci raz. Pierwszy raz spotkaliśmy się u Urbana na zbiórce. Drugi raz przedwczoraj. Spędziliśmy mnóstwo czasu, cały dzień na misji. Pani Kasiu, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy.
że jest trzeci raz. A najśmieszniejsze jest to, że cały czas mamy kontakt telefoniczny. Dokładnie. Godzina 8, ja dzwonię do Kruszynki, Kruszynka wstała. To znaczy najpierw wysłałem SMS-a. Tak. Kruszynka, nie śpisz, mogę zadzwonić. Zadzwoniłem, porozmawialiśmy, wszystko elegancko. Będą odcinki, będzie Kruszynka, będę ja, będziemy wszyscy. Czy dajesz radę bez szaletu? Bez szaletu? Ten temat jest bardzo rozległy. Wiadomo, nie jestem 6 miesięcy, straciłem dach nad głową. Ludzie tak sądzą, nie. Walczymy. I czy jest ci lepiej, Rado, po tych filmikach wszystkich w internecie? Było przed filmikami elegancko, po filmikach też jest dobrze. Wiadomo, rozgłos poszedł, spotkałem bardzo wspaniałych ludzi. Spotkałem przede wszystkim takich ludzi jak Kruszynka. Czy masz tego kampera? Kamper będzie 30 czerwca, oficjalne wręczenie dokumentów i w ogóle. Kochani, jeżeli chcecie zobaczyć kampera, to przyjdźcie na spotkanie. Jeżeli ktoś może, słuchajcie, pakujcie plecaki, spodnie, bielizna, szczoteczka do zębów, dawajcie do Londynu. Poprosicie może Rada, to was powozi kamperem. Dokładnie. Gdzie nocujesz w zimie? W zimie? W Londynie nie ma zimy. Są gorące serca, są gorący ludzie, jest Kruszynka, ma trochę tego ciała, ogrzeje, pewnie, że ogrzeje, nie ma problemu. Czy masz prawo jazdy? Oczywiście, że mam prawo jazdy. Nie jednego bym przewiózł, nie wiem, czy się do formuły już nie zapisać, żeby Kubice. Kubuś, dasz radę, Mercedes, jest gwiazda, jest jazda, wiesz, o co chodzi. Jakich narkotyków próbowałeś w życiu? Wszystkich. To elegancko. Przede wszystkim Marysia. Marysia jest lepsza od papierosa, jest lepsza od czego innego. Czy Kruszynka to twoja dziewczyna? Absolutnie nie, to jest moja bratnia dusza. Moja bratnia dusza to jest moje natchnienie. To jest osoba, która potrafi postawić jednego do pionu. Ma bardzo wielki szacunek wśród między innymi homelessów i nie tylko. To jest osoba, która sama była kiedyś na skłocie. To jest osoba, która zna życie. Jeżeli chcecie wiedzieć, drodzy fanowie, widzowie, zadajecie bardzo fajne pytania i w ogóle, słuchajcie, wy czasami piszecie komentarze, zadajecie pytanie, czy to jest reżyserowane. Nie, my jesteśmy na żywo, żeby pokazać wam, spotkały się dwie osoby. My po nagraniach, czy przed nagraniem, wyszliśmy tutaj, żeby się spotkać z wami. My nie rozmawialiśmy, co będzie, bo wy zadajecie to na żywo. My rozmawialiśmy, co będzie przed nami. Ja, Kruszynka, jeszcze wiele innych osób. Słuchajcie, Mordeczka, Greco, Ewcia, bardzo was serdecznie wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich z misji, tam gdzie spotkaliśmy się przedwczoraj. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, jesteście mega, mega wspaniałymi ludźmi. Słuchajcie, jeżeli będzie kamper, a jeżeli Kruszynka nam pomoże, nasza kochana Ania, zobaczycie, że zrobimy więcej. Wrócą zupki w piątek, może nie na misji, ale wrócą przy kamperze. Ogarniemy to. Będziemy razem wspólnie gotować. Chłopaki, będziecie bardzo, bardzo zadowoleni. Dokładnie. Bo już dzisiaj Rado mi powiedział taki temat, że ogarniemy. Jesteście potrzebni. Nie dla mnie, nie dla Kruszynki. Dla siebie. Dla nas, dla siebie, dla was wszystkich. Rado, bardzo ładnie wyglądasz. Widzę, że byłeś u fryzjera. Oczywiście Olek, słuchajcie, dwukrotny mistrz Polski, który był na zbiórce u Orbana. Olek, bardzo serdecznie ci za to dziękuję, pozdrawiam. Jesteśmy cały czas na łączy. Wczoraj spotkałem się z twoim przyjacielem na 10 piętrze. Dzisiaj też byliśmy na 10 piętrze z Filipem. Jeszcze zabiorę Kruszynkę na 10 piętro. No nie wiadomo, czy to piętro ogarnie mnie. 10 piętro na pewno cię ogarnie. My jesteśmy teraz akurat z Kruszynką, jest też również jej partner, jej syn. Siedzą trochę z boku i nas obserwują. Też ich również pozdrawiamy. Mega, naprawdę ludzie. Ciekawostka, słuchajcie, pytacie mnie, czy Kruszynka jest moją partnerką. Nie, to jest bratnia dusza. Ona ma partnera, który też był na skłocie. Ogarną się, można się ogarnąć. Słuchajcie, życie jest piękne. Kochają się, wiadomo, w każdym związku są skrzyki. Oczywiście. Takiej pary nie widziałem, spotykam bardzo często. Dzięki komu? Takim ludziom jak wy.
wy mnie spotykacie. Spotkała mnie Krusienka, spotkaliśmy się, jesteśmy. Najważniejsza jest akceptacja do innych ludzi, dlatego że tak samo jak ja spotkaliśmy się z Radem i do dziś dnia mu powtarzam, na przykład, że nie ma ludzi perfekcyjnych, nie ma ludzi idealnych, ale każdy ma swoje wady, każdy ma zalety i trzeba się tego trzymać. Dokładnie. Trzeba wszystkich akceptować po prostu. Pomimo tego, jaki człowiek inny jest, ale trzeba mu dawać akceptację. Dlatego ja osobiście na przykład akceptuję wszystkich, nawet którzy są właśnie bezdomni, nawet swoich takich wrogów, ale staram się zaakceptować. Widzicie, jak z tą kobietą nie rozmawiać? Dzień i noc. Ma partnera, mógłbym całą noc rozmawiać, ale niestety no... Czy odzyskałeś szalet? Odzyskam, mam nadzieję, że odzyskam. Wracamy do tego samego tematu. Słuchajcie, wszyscy mnie pytają na Messengerze, na Facebooku, co z szaletem. Słuchajcie, biurokracja jest biurokracją. Londyn jest takim miastem, że... No nic się nie dzieje szybko, a wręcz przeciwnie, wyścig szczurów. Żeby cokolwiek załatwić, trzeba przy tym chodzić. Nie każdy ma czas dla Rado, jest gwiazdą, każdy mówi celebryta, gwiazda. Absolutnie nie. Ja czekam w swojej kolejce. Jeżeli ja wytrwam, jeżeli wy wytrwacie, ja myślę, że ten szalecik odzyskam. Jeżeli nie odzyskam, Kruszynka mi w tym pomoże. Będzie trzeba mieć wiarę w to. Dokładnie. Bóg mi pomoże, Bóg właśnie. Kocha. Pan Bóg mnie kocha, kocha wszystkich ludzi. Tak, Bóg każdego kocha. Czy to prawda, że Jacek zabrał ci szalet? Drodzy internauci, fanowie, hejterzy, absolutnie nie. Czego ja mam się wstydzić? Słuchajcie, otwórzmy w końcu oczy Ciemnogrodowi. Przestańcie, słuchajcie, kochani, przestańcie. Poznajcie tego człowieka, poznajcie ten kanał. Ja nie wiem, jak do was dotrzeć. Ja już, słuchajcie, wy niedługo powiecie tak. On po prostu stracił głos przez chlanie, czpanie czy cokolwiek. Nie, ja po prostu nie naważam tłumaczyć na temat JTO, czyli jak to ogarnąć. Jest sztab wspaniałych ludzi. Są ludzie, którzy są zaangażowani. Są ludzie, którzy... chcą robić coś naprawdę wielkiego. Są ludzie, którzy po prostu to blokują. Blokują hejtami, nie słuchajcie. Słuchajcie, chcecie się przekonać, jeżeli stać was na hejty, stać was na przyjazd do Londynu na spotkanie, nie ma problemu, zapraszam. Zobaczcie, jak to wygląda od strony kulisów, bo można tak powiedzieć kulisy. Nie jest reżyserowane, jesteśmy na żywo. Do tej pory nie wierzycie, że to jest na żywo. Co mam zrobić? Stanąć na głowie? Niestety tego nie zrobię. Ja pokażę mu rogi. Dokładnie. Pokazała mi Krusienka rogi. Tych rogów nie ma, nie mieliście sobie tego do serca. To był taki gest. Ale to są rogi pozytywne. Oczywiście, że tak. Dlatego Jacek Kurzątkowski dla mnie to jest osoba szczera, otwarta. Tak jak pisaliście, niektórzy piszą, wy piszecie, że on się przy mnie zmienił. Otworzył się, zmienił tryb życia i w ogóle. Słuchajcie. Tylko, że przez szczerość czasami się traci przyjaciół. Znaczy osoby, które uważa się za przyjaciół. Ale okazuje się, że to są byli pseudo-przyjaciele. Bo mówicie im coś face to face, czyli szczerze w oczy, a po prostu ci ludzie nie potrafią ogarnąć tej szczerości. No i wtedy dowiadujemy się, że to nie byli przyjaciele. Następne pytanie. Cały czas masz pozdrowienia z Częstochowy, z Goleniowa. Częstochowa. Pozdrawiamy Medaliku, pozdrawiamy Goleniu, pozdrawiamy Gryfice, pozdrawiamy Grójec przede wszystkim. Pozdrawiam Grójec, pozdrawiam moje miasteczko. Łódź, Kazimierz Dolny, co tam jeszcze? Darłowo, słuchajcie, Darłowo. Miasteczko. Pozdrawiam również Kazimierz Dolny i Zagłobę. Jeżeli ktoś ogląda nas z Zagłoby, to pozdrawiamy. Kochani, Zagłoba. Z Będzina. Z Londynu, z Kielc. Z Kielc, Kielce, Syzoryki, wszystko. Leroy, kumpel taki. Tak. Czemu Rado się krzywisz, jak pijesz tą wodę? Czy to jest woda, czy to jest alkohol? To jest woda, po prostu dlaczego się krzywię? Słuchajcie, woda mi nie smakuje. Bo to jest ogarnięta tamiza. To jest ogarnięta tamiza, nie. Słuchajcie, nabijając tak szybko, po prostu muszę pić. Boli mnie gardło, nie krzywię się, bo to jest alkohol czy coś. To jest, słuchajcie, woda z lodem.
ale boli mnie gardło już po prostu jak łykając tą wodę, no gardło mi siada. Czy to prawda, że idziesz do Brazylii? Tak. Słuchajcie, właśnie tak jak mówicie, jak jest Jacek Urządkowski, taki wyzyskiwacz, to tamto, nie. Słuchajcie, jedziemy do Brazylii po to, żeby wam pokazać, co się dzieje w Brazylii. Nie tylko w Londynie, Londek-Zdrój, tak jak mówi moja kochana przyjaciółka, koleżanka, kruszynka. Londek-Zdrój. W Brazylii też są ludzie bezdomni, którzy potrzebują pomocy, wsparcia, rozmowy. Nawet jak tam pojedziemy, pojedziemy dzięki komu? Dzięki wam. My chcecie, chcecie więcej, słuchajcie, musicie nam w tym pomóc. Jeżeli wy nam pomożecie, zrobię coś naprawdę wielkiego. Jest też ogarnięcie osób w Brazylii. Ogarnięcie też ludzi w Brazylii. Słuchajcie, dzięki tym filmikom wiele osób też idzie do przodu. Są, ogarniają się, naprawdę się ogarniają. Ogarnął się Sebastian, ogarnią się. Sebastian, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Kruszynka też cię pozdrawia, mimo to, że nie znasz. Nie znamy się osobiście. A czy masz kontakt z Sebastianem? Oczywiście, że mam kontakt. Dzisiaj rozmawialiśmy. Sebastian, powiem ci jedną rzecz. Kruszynka też ma kocicę. Ty nagrałeś przy... Podrapała mnie dzisiaj. Podrapała ją, niestety. Ale powiem ci tak, nagrałeś filmik, który mi przesłałeś. Akcja do karmiania kota. Coś wspaniałego. Trzymaj tak dalej. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Kruszynka też. Bardzo dzisiaj ładnie wyglądasz. Pozdrowienia z Bieszczad. Bieszczady, coś pięknego. Czy tęsknisz za sobą? Czy tęsknię za sobą? Słuchajcie, oczywiście, że tak. Jakby nie było, 6 miesięcy i trochę ciut. Wspólne rozmowy, wspólne wypady, wszędzie razem, wszędzie... Zawsze jest jakaś tęsknota. Oczywiście, że tak. Ja bardzo się cieszę, że on wyszedł z tego, że znalazła się siostra. Kasia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i w ogóle. Możemy razem więcej. Nie potrzeba nam kłótni. Słuchajcie, zjednoczmy się, a na pewno zrobimy bardzo wiele. Gdzie jest Sparrow? Czy wiesz, gdzie jest Sparrow? Oczywiście. W Lądku Zdroju. W Lądku Zdroju. Wiem, gdzie jest Sparrow. Kontaktuję się z nim, no akurat obecnie nie odbiera telefonu. No wiadomo. Każdy ma swoje życie, że będzie na spotkaniu 30 czerwca. Czy na pewno? Nie wiem. Miał być na zbiórce Urbana. Ze względów technicznych i w ogóle no nie dotarł, ja nie będę ignorował, co tam było, ale myślę, że na 30 dotrze. Jak można ci pomóc? Wy mi już pomagacie. Pomaga mi Kruszynka. Najśmieszniejsze jest to, że każdy pomaga rado, ale rado to, co dostaje ewentualnie, to pomaga innym ludziom. No właśnie, rado, gdzie są te Air Maxy, co dostałeś ode mnie, te buty czarne? Powiedz, co się z nimi stało? Co się stało z tymi butami? Oddałem. No. Oddałem dla osoby, która potrzebowała bardziej tych butów. Czy będzie stream, transmisja na żywo z urodzin Jacka? Oczywiście, że tak. Będzie, słuchajcie, będzie, nie ma problemu, na pewno będzie. Będzie film i będzie transmisja. Będzie film, będzie transmisja. Będą wspaniali ludzie, zobaczycie, ile osób przyjdzie, życzliwych ludzi. Będzie grill, będzie muzyka. Wszystko będzie. Słuchajcie, wszystko będzie dzięki wam. Dzięki wam. Będzie Rado, będzie Urban. Będzie Rado, Jacek. Będzie Urban, będzie przede wszystkim kto? Moje wielkie serce. No wielkie, bo ja jestem wielka. To... Ona jest wielka, ja jestem mały, czyli co? Razem tworzymy duet. Jesteśmy wielcy. Kajko i Kokosz. Kaj i Kokosz. No właśnie. Czy piłeś dzisiaj sajderka? Sajderka już dzisiaj, to znaczy sajderka jeszcze dzisiaj nie piłem. Może ogarnę, może nie ogarnę, nie wiem. Zobaczymy, jak się losy potoczą. Póki co robimy coś dobrego, lecimy do przodu. Będzie czas na zabawę. Damy radę. Damy radę przede wszystkim. Przecież w weekendzie tak można. W weekendzie można, słuchajcie, można się bawić. Przepraszam bardzo, czy homelessowi nie wolno wypić, czy nie wolno spędzić czasu? Czy homelessowi nie wolno iść do kościoła? Można wszystko robić. Słuchajcie, odpowiedzcie sobie na to samo pytanie. Znaczy, Rado, tutaj to ja stanę tobie w ten. Tu nie chodzi o homelessów. Każdemu wolno. Oczywiście, że tak. Zostawmy stereotypy do tyłu. Dlaczego? Dlatego, że homeless też jest człowiekiem. Dlatego oczywiście, wolno to wszystko każdemu człowiekowi. Homeless 100 razy prędzej pomoże niż osoba, która jest naprawdę na poziomie i w ogóle. Kariera, szczyty, korporacje.
lizanie tam prezesowi buta, to wiecie, to nie jest dla mnie. My po prostu jesteśmy tacy. Kruszynka, którą trzeci raz dzisiaj widzę, spotykam się z nią. Słuchajcie, jeżeli co ma powiedzieć, powie od razu prosto z mostu. Rado, weź się ogarnij. Ja się ogarniam. Piję wodę. Co ma wisieć, nie utonie. Dokładnie. Czy wyciągniesz z paroła z heroiny? Jeżeli będzie chciał sam wyciągnąć się z tego, w czym jest, mogę pomóc, możemy pomóc, możecie pomóc. Każdy jest kowalem swojego losu, niestety. Nikogo na przymus nie zmusisz do picia wody, do picia alkoholu, do narkotyków. Na pewno Rado by to zrobił, tylko że jest jeszcze jedna kwestia co do tego, że Sparrow by musiał wtedy ogarnąć sztusę w głowie. Mimo to, że jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Tak, ale że bardzo chce to zrobić, że chce ogarnąć. I jeżeli będzie chciał konkretnie to zrobić, to na pewno Rado mu pomoże. Rado, Jacek, pan E. Pan E, pozdrawiamy, nie wiem, czy się wyspałeś już. Pozdrawiamy. Dokładnie. Tak. Wstawaj do roboty, chłopie, bo pół życia prześpisz. Cięcie na linii. Czy chciałbyś znaleźć pracę? Czy planujesz znaleźć pracę? Ja cały czas pracuję. Dla innych. Pracuję dla siebie, dla was, dla innych. Serduchem. Serduchem. To jest moja praca. Wystarczy? Czy słuchajcie, dobra, zadajecie pytania, czy wezmę się do pracy. Jaką chcecie pracę, żebym wykonywał? Dajcie mi pracę. Rzućcie hasło, co mam wykonywać. Mam kogoś polgrup? Położę polgrup. Mam malować ściany? I powiem wam jedno. Tak. Rado wykonuje pracę chociażby w tej chwili. Dokładnie. Rozmawiając z wami. Chcecie, żebym malował ściany? Nie ma problemu. Chcecie, żebym jeździł wózkiem, zbierał śmieci? Nie ma problemu. Mogę nawet na Wawel jechać gnój od smoka wywalać. Nie ma problemu. Wow. Nie ma problemu. Co tylko chcecie. Czy znalazłeś jakąś oysterkę dzisiaj? Nie mam na to czasu na to, akurat. Dzięki wam. Usterkę? Ktoś nie ma usterki? Zgłoście się do Rado. Proszę bardzo, na wyciągnięcie ręki. Proszę usterka. Bardzo, jest usterka. Czynna, aktywna. Ktoś potrzebuje? Rado, ale usterka to leci w telewizji. No też. Zamontuję kran za 50 zł. Rado przyniosę ci to za darmo. A może byś pomalował ściany w usterce? Też może być. Powinieneś założyć fundację i pomagać bezdomnym. Fundacja już właśnie trwa. Jest fundacja, jak to ogarnąć? Słuchajcie, skupmy się na tym. Nie można ciągnąć sroki za ogon. Tym bardziej, że już Rado też ma inne plany, będą naprawdę dobre rzeczy. Będą dobre rzeczy, słuchajcie, wy chcecie wszystko na gorąco, na bieżąco. Jeżeli ja mam wszystko robić... Wszystkiego nie można powiedzieć od razu. No. Oczywiście, możemy to powiedzieć, ale tak, po ale prostu... Tak, ale są plany po prostu. Są plany, ja wam naobiecuję, to nie wyjdzie i po prostu powiecie, no jednak ten menel... Oszukał. Kłamca, cham, prostak. Tak, to lepiej przeczekać pewne rzeczy. Dokładnie. Jeżeli będzie wszystko dograne, Rado da radę, Jacek da radę, pan E da radę, Kruszynka da radę, chłopaki ze Skłotu przede wszystkim dadzą radę. Skąd? Jaka to stacja? Gdzie jesteśmy? Nasza. Stamford Hill. Stamford Hill, dokładnie. Północny Londyn. Ciężko się tam dostać. Ciemnogród. Nie wiem, czy mnie baba Jaka by powiozła tam na miotle. Ale było miło, sympatycznie, słuchajcie. Doleciałbyś na tej miotle. Doleciałem. Rado, twój ulubiony sport, jaki jest? Mój sport? Podnoszenie ciężarów. Walę 50 z miejsca. Wody. Nie wierzę, bo byś mnie nie uniósł. Nie, no tematu, słuchajcie. Czy chciałbyś wrócić do kraju? Do jakiego kraju? A... Polandowa. A Polandowa. Polandowo? Nie, Lądek-Zdrój. Lądek-Zdrój to jest moje miejsce. Co lubisz najbardziej jeść? Co lubię jeść? Wszystko to, co znajdę i wszystko to, co mi dadzą. Ja nie jestem wybredny, ja jem wszystko. Oprócz sushi. Rado, czy ty schudłeś ostatnio? Czy ja schudłem? Ja jestem w ogóle szczupły, ale nie ma problemu. Mam sponsora, który chce dać mi 10 kilo od siebie. To ja. Widzicie, 10 kilo
To znaczy on zażądał 10 kilo, ale ja mogę mu dać więcej. A gdzie teraz śpisz? Gdzie śpię? Od tego trzeba zacząć, kochani, że wy nie dajecie spać. Od tego trzeba zacząć. Śpię dobrze, słuchajcie, śpię dobrze, nie martwcie się, jest wszystko w porządku. Czy interesujesz się piłką nożną? Piłka nożna, Rolandini, Lewandowski, niedługo będzie rado na boisku z Kruszynką. Kruszynka na bramce, a ja będę strzelał gole. No bo ja bramkę całą ogarnę sobą. No właśnie, czyli co po mojej karierze? Piłka nożna, słuchajcie. Ale będziemy grać tylko w piątek, żeby piątek był z nami. Kochani łodzianie, kochani łodzianie, muszę to powiedzieć. Ja wiem, że są dwa kluby. Łódź ŁKS i Łódź Widzew. Słuchajcie, nie warto. Gracie do tej samej drużyny, to znaczy do tej samej bramki. Przestańcie się atakować nawzajem. Sport to nie jest kibole. Słuchajcie, żyjemy w XXI wieku. Małpy lecą w kosmos. Wypuszczają małpy w kosmos. Proszę was, zjednoczcie się, jesteście łodzianinami. Ulica Piotr Powska. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam szewca, który kiedyś szył dla mnie buty. Słuchajcie, dajcie spokój. To, co się stało w ostatnim meczu, mój najserdeczniejszy przyjaciel z wielu przyjaciół, który został tak potraktowany. Powiem wam tak. Itman itmanem, żarty żartami, ale powiem wam szczerze, weźcie się ogarnijcie. Nie trzeba robić drugiemu krzywdę, weźcie się ogarnijcie, proszę was. Rado, czy uważasz, że Ziemia jest płaska? Płaska? Ziemia jest w kształcie jabłka, a wiecie, gdzie jest ogonek od tego jabłka? Tutaj w Londynie. Lądek zdrój. Ja wam udowodnię, albo ludzie wam udowodnią, że Ziemia jest płaska. A co do czego? Rozmawiając niedawno z Jackiem, doszliśmy do konsensusu, że on nie miał racji i ja nie miałem racji. Zobaczymy, jak to będzie. Będzie na ten temat jeszcze dyskusja w Brazylii. Zobaczymy, co Brazylijczycy na to powiedzą. Ile masz wzrostu? 1,83 m. Jaki malutki. Pytałem, czy tęsknisz za Sebastianem? Pytałeś. Ja na ten powtarzają temat... się pytania. Oczywiście, że się powtarzają. Za każdym się tęskni. Kto z kim przystaje, wiesz, takim się staje, to jest takie standardowe przysłowie. No słuchajcie, 6 miesięcy być z kimś i raptownie odchodzi. Bardzo dobrze, że odszedł. Chwała mu za to i w ogóle. No brakuje go, no. Rozmów, gry w tysiąca, siedzenie na ławce, gry w tysiąca. No wszystko, no słuchajcie, to trzeba przeżyć, no. A paliłeś kiedyś sziszę? Fajkę wodną? Ja wiem, co to jest sisza, nawet mam w swoim szaliciku sziszę. Słuchajcie, mnie takie rzeczy nie rajcują. Ten zapachowy tytoń w ogóle to nie jest dla mnie. Wolę Marysię. Czy chciałbyś założyć rodzinę? Ja już rodzinę raz założyłem, ile będę zakładał? Że jestem eksterminator, czy co? W każdym wypadku może coś jeszcze powiększyć. Mogę powiększyć, nie potrzeba. Czy brałeś kiedyś dopalacze? Oczywiście, że tak. Zapaliłem raz dopalacza. Słuchajcie, miałem 15 metrów do domu. Musiałem zamówić motyla, mocha, taksówkę, bo nie mogłem dojść. Słuchajcie, trwało to może... A ile czasu jechała taksówka? Taksówka prawie półtorej godziny. Przez 15 metrów. Nie dałem kroku. Tak mnie sparaliżowało, słuchajcie, że to jest siok. A jak schodziło to ze mnie wszystko, ja myślałem, że już bramy Świętego Piotra widzę. Naprawdę. Nie polecam, słuchajcie. Lepiej Maryśkę coś czystego, ale nie. Ja wiem, że faza wszystko tego, ale organizm, słuchajcie, narkotyk przyjmuje. Każdy organizm inaczej przyjmuje narkotyk. Ja zapalę Maryśkę. Ja się czuję szczęśliwy, elegancko, lajtowy, uśmiechnięty, nieagresywny. Ja palę po to, żeby się zrelaksować. Po takim ciężkim dniu jak dzisiaj, uwierzcie mi, że zapalę Maryśkę. Za wasze zdrowie. A paliłeś dzisiaj? Jeszcze nie.
Jestem w pracy. W pracy nie wolno takich rzeczy robić. Pracownik roku. Ja pozdrawiam przy okazji w Grójcu mojego kolegę, Krzysztof Pracownik. Uczy dzieci tańca. Pozdrawiam, Krzysiu. Walce, tango, wiesz, baja, bongo. Super, super. Rado, co to za muzyka? Co to za muzyka? Słuchajcie, jest za nami człowiek, który zarabia na ulicy, grając na... Tak. Nie na gitarze, tylko... Ja nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, bo jak ja nie... Jak to się nazywa? Gitara. No gitara, no to wiadomo. Tylko, że on nie gra tak normalnie, tylko stuka. Ma gitarę i tak sobie... To jest też specyficzna, fajna muzyka, ale to jest mega, mega naprawdę fajny chłopak i w ogóle. Każdy jest fajny na spisku. Oczywiście, że tak. Dzisiaj widzieliście, Espacito grało. No grają dla nas wszyscy, no kochają nas. Znają nas nawet ludzie, którzy zarabiają na ulicy. Przechodząc, hello Rado, how are you i w ogóle, albo mówią nawet często po polsku, bo nauczyłem ich, siema, nie powie siema, tylko siema. I mówię tak, piłeś dzisiaj taskę, nie powie tyskie, tylko taskę. No ogarniają, przeważnie ogarniają, piwo. Ogarniają, ogarniają. Przeważnie piwo. Przeważnie piwo. Bo sami je piją. Co dzisiaj robisz wieczorem? Co dzisiaj robię wieczorem? Spędzam czas z przyjaciółmi, z panami. No, cały czas spędzamy z kimś. No jakby nie było, to jest wielka gwiazda. Jaka gwiazda? Gwiazda to jest jazda. Kupię sobie Mercedesa, podaruję dla ojca Rydzyka i będzie dobrze. No jakby nie było Rydzykowi, kto dawał samochód? Bezdomny. Bezdomny, bezdomny. Pan Stanisław z Warszawy. Sami, który... No. Już nie żyje ten bezdomny. Już nie żyje ten bezdomny. No trudno. Jakie masz relacje z Jackiem? Jakie mam relacje z Jackiem? Słuchajcie. Czy namawiał cię do picia? Przestańcie by zadawać takie głupie pytania. Czy namawiał mnie do picia? Słuchajcie, będę chciał, to się napiję, będę chciał, to sobie zajaram. No przestańcie. Czy namawiał? Absolutnie nie. Jeżeli oglądacie, panie Marecki, czy pan pije alkohol? Czy pan pali marihuanę? Panie Marecki, proszę pana. Nie robi pan ludziom z głowy sieczki, bo mnie to już... Ja jestem w stanie do pana przyjechać. Ja wiem, że te wszystkie słowa, które ja mówię, ja nie mówię ze złości czy cokolwiek. Ja się potrafię wypowiedzieć, a pan siedzi i tak. Pokazać panu, jak wygląda pana wypowiedź? Ja panu powiem. Możesz mi dać na chwilę ten talerzyk? Kto to jest Marecki? Marecki? Nie oglądacie pana Mareckiego? Wejście. Zobaczcie, jak hejtuje pana Jacka, Jacentego, mało lata. Słuchajcie, są osoby, które dają dużo hejtu. Tak. Pan Marecki jeździ samochodem po Chicago i mówi tak. Jak to JTO bierze pieniądze na bezdomnych? Pan Marecki jeździ tak. To są pana słowa. Panie Marecki, szacunek wielki. Zimny łokieć, jedzie tak. Słuchajcie, kochani. Dzisiaj będę rozmawiał właśnie na temat pana Jacka Dużątowskiego. I coś tam przyłącza na deszce rozdzielczej, poprawia to kamerę. No wiecie, słuchajcie, kochani. Mam zasnąć, czy kończymy antenę? Kurwił mnie niesamowicie teraz. Motyla noga. Motyla noga, przepraszam, odpaliłem. Bo mnie irytują tacy ludzie. Ale ja wam powiem tylko jedną rzecz. Jeżeli nawet Jacek proponuje komuś alkohol czy coś, to nie znaczy, że wlewa komuś do gardła. To jest decyzja osoby, która wypija to. Krusienka, ja to sprostuję. Czy jeżeli proponuje, on nie proponuje. Słuchaj, ale nie, no, masz pieniądze, chcesz bułkę, masz bułkę. Tak, oczywiście. Oczywiście. Dokładnie. A nie można w ten sposób powiedzieć, Kruszynka, bo to się nie Kruszynka, wlewa nikomu do gardła. Kruszynka była na spotkaniu, słuchajcie, to jest żywy okaz wiarygodności. Okaz. No jakby nie było okaz wiarygodności. Była na spotkaniu z Urbanem. Kochani, był alkohol? Był. Była policja? Nie, była. Powiem wam nawet szczerze, sporo osób nawet przyniosło sajdry. Dokładnie. Dla Rada. W prezentach. I było tak, że Rado praktycznie tego nie pił, tylko właśnie brał i rozdawał ludziom. Czyli rozdawał swoje prezenty. Swoje prezenty, dokładnie. Bo jeżeli, słuchajcie, jeżeli ja bym miał wszystko wypić to, co pan... O został, matko i córko. Dzisiaj byśmy już nie rozmawiali. Ja bym leżał na powązkach, a wiecie, że aleją zasłużoną na powązkach. To cię by wylali. A nie, wylali.
Już ponad 2000 ludzi nas ogląda. Pozwolę sobie, kochani, zapalić papieroska, żeby nie było. Myślę, że już mogę tutaj palić. Teraz to skręca, nie będzie palił jeszcze. No właśnie, najpierw muszę skręcić. Ktoś chce zapalić razem z Radą? Dawajcie papierosy. Ale na początku to skręcajcie. Tylko żeby nie było, że zaraz was rozpalam albo coś. Czy Kruszynka może potwierdzić, że to papieros będzie? Tak, to jest tabaka. Słuchajcie, czyli Kruszynka potwierdza. Pierwszy raz na odcinku oglądaliście, jak Jacek kręcił papierosa. Kruszynka jest osobą niepalącą, paliła, rzuciła na uch. Paliłam 33 lata. Czy mogę mieć prośbę do Kruszynki? Słuchajcie, Kruszynka. Skręcić? Czy mogłabyś mi skręcić papierosa? Ciężko mi to się chodzi, ale... Trudno, zobaczymy. Najwyżej poleci hejt. Hejt za hejt. Na mnie. Oczywiście. Hejt był, jest i będzie. No. Dokładnie. Jakie masz zainteresowania? Zainteresowania? Wszechmocne, wszechstronne i w ogóle. Balarstwo, muzyka, jazda konna. Jazda konna. Na rower nie siadam, bo... Konna czy kobyla? Konna czy kobyla, no zależy od... Nie no, słuchajcie, jak tą kobietę nie kochać? No konna czy kobyla? Końska czy kobyla? No widzicie? No to zależy, na czym jeździsz. No na kon... To znaczy... Jakie masz marzenia? Jakie mam marzenia? Żeby świat się stał lepszy. Żeby ludzie w końcu zrozumieli, że... Jak się ogarnąć, że świat jest piękny, nie wolno robić krzywd drugiej osobie. Tak. Słuchajcie, jest nic przyjemniejszego, jak my szliśmy dzisiaj tutaj na spotkanie. My tego nie nagrywaliśmy, bo po prostu spieszyliśmy się tutaj. Przewróciła się kobieta. Słuchajcie, tłum ludzi się rzucił, żeby tej osobie pomóc. No, po prostu słuchajcie, nie trzeba wojen, nie, jest tyle nienawiści wśród ludzi, tyle, ja nie wiem, jak już to mówić, słuchajcie, ja po prostu nie ogarniam pewnych spraw, po prostu bądźcie ludźmi, codziennie wstawajcie z uśmiechem, są problemy, każdy ma problemy, ale jest jedna zasada, jeden problem to nie jest problem, 100 problemów to jest problem. Czy każdy ma problem, tylko każdy dla każdego jest... Uwaga, brygada, bo Rado papierosa odpala. Zobaczymy, jak się sprawiło. Poczekajcie. Pytają, czy to joint. Joint z tabaki. Słuchajcie, jeżeli ktoś pali Maryśkę i w ogóle skręcić rolka w ciągu 3 sekund, słuchajcie, dobry rolek to musi, wiesz... Tak samo jak rzeźbisz tam w drzewie, no to poświęcasz czasu. Żeby skręcić dobrego lolka, trzeba poświęcić trochę czasu. On musi być elegancki, wymielony i w ogóle. No ludzie, nie rozbierajcie mnie. Piszecie, macie po 20, po 25 lat, a uczycie starego dziadka 46 lat, jakiś, nie wiem, teorie spiskowe. 47, 70. Przepraszam bardzo, już mnie postarzyłem. Jaramy. Przyjdzie Zuzanna, to zobaczysz. Przyjdzie pani Zuzia z Wadamamy i powie tak, panie Rado, proszę nie palić, bo tutaj jest zakaz palenia. Tabliczki nie widzę. Co to za różnica, czy siedzę przez płotek. Dokładnie. I dokończę. Na jeden gwint motyla noga wyjdzie. Czy ja będę palił za barierką, czy przed. I tak dym. Przeszkadza ci Filip? Nie. Pan Rado przeszkadza ci? Nie. Kruszynka przeszkadza ci? Ja myślę, bo sama mi to skręciła. Wolisz trawkę czy alkohol? Pytanie bez sensu. Czy wolę alkohol czy trawkę? Lubisz... Nie wiem. Wóz albo przewóz. Bez sensu. Ale dobre. Czy alkohol... Trawka i alkohol. No wiadomo. No, idziesz na imprezę, co? Pijesz alkohol, złudziesz za rok, zapalisz trawkę. No prosto. Ludzie, skąd wy się bierzecie? Wy na Marsie żyjecie? Polandowa. Polandowo. Ciemnogród. No Ciemnogrodu to już nie ma, Kaczyński swoje zrobił. Tam otworzył ludziom oczy. Brawo, Jarek. A tu dalej z Angelą Merkel tam kręci. Na wybory śpiewał kiedyś w świętej pamięci Bogdan Smolej, był najlepszy przyjaciel. Mógłbyś pozdrowić Rado Dorotkę? Dorotka, serce ty moje, pozdrawiamy cię razem z Kruszynką. Skąd?
Lądka zdroju. Lądka zdroju. Mówisz i masz, widzisz? Można, Ryki można. A Dubaj pozdrowisz? Ja już wam mówiłem, pozdrawiam Dubaj, dajcie trochę tego gorącego ciepła, bo to jest naprawdę, robi się chłodno. Czy to spirytus? Tak. Z przemytu. Bez ledy Bartoszyce, no. Spirytus. Spirytusowa tamiza. Tak. O, Krosienka też pije spirytus, tak. Proszę bardzo. Też jest spirytus. Jakoś po tym zaraz pół szklanki wypiję i może padnę. No nie wątpię. Będziesz taką kaczuszką w tamizie. Tak, właśnie. I na Dito się kropkę stawia, jak ktoś nie wie. Zadajecie mi pytania, to teraz ja wam szybko zadam pytanie. Słuchajcie, zagadka tygodnia. Było coś i nic. Coś wyszło drzwiami, nic oknem. Co zostało? Czekam na odpowiedzi. No i już jest właśnie po... I. Po i. To ja wam teraz dam zagadkę. Ciekawe, co odpowiedzi na tą zagadkę. To jest zagadka częściowo dotycząca Biblii. Możecie się pośmiać też, ale dam wam zagadkę. Ja to chyba nawet mam gdzieś w kieszeni. Posłuchajcie teraz. Co to za ptak, co śpiewa tak, że nawet skała zapłakała? I ciekawa jestem bardzo, czy cokolwiek ogarniecie. Czekamy na odpowiedzi. Powtórz pytanie, bo może niektórzy nie zrozumieli. Pomału. Zagadka. Co to za ptak, co śpiewa tak, że nawet skała zapłakała? Bocian. Nie. Powiem wam szczerze, że ona mi też to zadała do tej pory się w głowie. Powiedziała, że jak nie odgadnę, to mnie będzie dusić. Ja do tej pory nie. Pomóżcie. Kogut. Kogut pie... Pieje. Dobra odpowiedź? Bardzo dobra. Powtórz pytanie. Co to za skała? Co to za ptak, co śpiewa tak, że nawet skała zapłakała? Bażant. A gdzie są bażanty w Biblii? Jaskółka. Czyli trzy razy kogut zapiał. Odpowiedź już była. Tak jak była do tej chwili. Kogut razy, zapiał trzy razy. Skała zapłakała. Czyli Piotr. Słuchajcie. Piotr, czyli skała zapłakała. Dobra, teraz trochę pół żartem, pół serio było. Teraz żartem. Co robią dwie blondynki w szambie? Tylko proszę was, kochane blondynki. Nie miejcie tego za złe. Dokładnie. Macie jeszcze zagadkę jakąś? Oczywiście. Czym się różni kobieta od roweru? Za trudne. Jak za trudne? Łatwiejszych nie ma. No to łatwiejsze, co było pierwsze? Kura czy jajko? Kogut. Chodzi po ścianie i stuka. Za trudne. Za trudne. Matko jedyna. No ciemnogród, jak Boga kocham, ciemnogród. Co jeszcze chcecie? Czy byłeś kiedyś w Londynie? No co to za pytanie? Czy byłem kiedyś w Londynie? Pewnie nie, bo to Londyn zdrój. Pewnie nie, bo to jest Londyn zdrój i mam zamiar się wybrać do Londynu i zwiedzić trochę Londyn. Może nad Tamizą się właśnie ogarniesz. Nad Tamizą, no. Nad Sekwaną w A Paryżu. A jesteś 15 metrów od niej. Dokładnie. Stygną internauci, mają już dosyć. A w Nowym Jorku byłeś? Znaczy w Nowym Sączu. W Nowym Sączu? Byłem w Nowym Sączu. Znam dobrze to miasto. Nowy Sącz, bardzo pozdrawiam Nowy Sącz i pana burmistrza. Panie burmistrzu, gitarka.
Co byś zrobił, jakbyś znalazł kilo Maryśki? Najpierw zapalił... Z niego pewnie podzieliłbyś się. No dokładnie, najpierw bym zapalił, a później więcej rozdał, jak to wszystko warto. Czy pozdrowisz Hajdaka 12 z Wołomina? Wołomin? Hajdak 12, pozdrawiamy Wołomin. Pruszków też możemy pozdrowić, nie ma problemu. Łączcie się. Zorganizowana grupa dobroci przede wszystkim. Czy wygrałbyś z Hajdakiem w FIFA? To jest taka gra na PlayStation? No. Ja mogę z nim zagrać na boisku, tylko żebym miał kondycję. Ja bym postawiła... Nie ma problemu, przyjeżdżamy do Wołomina, gramy charytatywny mecz. K12, tak? Hajdak 12. Hajdak 12 kontra Rado Brazylia z Londynu. Lądek Zdrój. Kruszynka sędzią. Dodam jeszcze mojego syna Dawida. O! Sędzia liniowy. Siemano. No. Czy uprawiasz jakieś sporty? Było to pytanie, podnoszenie ciężarów i maraton. Maraton codziennie, ulicami Londynu. Czy planujesz otworzyć biuro turystyczne? Oczywiście, zapraszam 28 do Londynu pod Santą Katedrę Paul. Wieczór kawalerski organizuje grupa Polaków. Będzie obchód POM, robimy POM, powolny obchód miasta. Firma Rado POM, powolny obchód miasta. Się patrzę, jak to ogarniemy. Czy masz jakieś zwierzęta? Czy ja mam jakieś zwierzęta? Zwierzęta mają rada. Właśnie. Bo rado daje dobre rady. Kozy, capy, świnki, hinduski, konie, wszystko. Gołębie, szczury, kaczki, łabędzie, wszystko. Rybitwy, mewy, wszystko. Czy słyszałeś o aferze końskiej? Słyszałem o aferze końskiej. Stadnina końska i w ogóle tam stadnina końska też powiedziałem, nie? Janów Podlaski, w ogóle słuchajcie, ja jestem dla bieżących. Na razie wszystko się powtarza. Standard w standardzie. Standard to sobie możecie przyjechać do Londynu i za funta wynająć rower na cały dzień. Santander. I na jednym kole śmigać po całym Londynie. Spróbuję. No, czuć trawkę, Rado. To chyba była trawka. Co czuć? Trawkę. A to ja ci powiem, kto palił. To ten pan, który grał za nami. Oczywiście. On tam sobie przyszedł właśnie i tam sobie ćmykał. Lubi palić. Ten nasz grajek. Dokładnie. Teraz ma pauza akurat. Pauza to jest na Seven Sisters. O właśnie. W czwartek akurat siedzieliśmy w pauzie, rozmawialiśmy, pozdrawiamy pauzę. Oczywiście, przepiękna restauracja. Jest taka restauracja polska. Coś wspaniałego, miła obsługa, piękne dziewczyny, no, ale... Kruszynka, co jadłaś? Ja cały czas ogarniam taką sałatkę warzywną. Kiełki. Kiełki takie kiełki. Są, tak. Właśnie czujesz trawkę, obejrzysz się, właśnie ten człowiek pali trawkę, a wy mówicie, że ja palę trawkę. Przestań. Widzisz, jak kopci, jak stara lokomotywa. Wszyscy walą dookoła. Czy będziesz walczyć w MMA? 2021 taniec z gwiazdami to macie jak w banku. MMA? No jakby nie było. Rado jest gwiazdą, czyli będzie tańcował. Jazda. Jest gwiazda, jest jazda. A jaka jazda? Zaprosimy, Zenka Martyniuga zaśpiewa, Oczy Zielone. Tak. Jak wystąpi w MMA, to po sparingu w MMA. Ja zaproszę ze swojej tej intencji. Pozdrawiamy Zenka Martyniuka. Dokładnie, zapraszamy 30. A ja bardzo pozdrawiam Marcina Millera.
którego bardzo lubię, a on mi zaśpiewa Jestem szalona. A to je, to, to fakt, jest szalona. Jakie jest najlepsze miejsce w Londynie? Wszystkie są dobre. Wszystkie są dobre, a najlepsze to jest Westminster Szaleci Krado. Najlepsze tak. miejsce. Czy byłeś w Inowrocławiu? Inowrocław, Konin, Licheń. Słuchajcie, znam to starą trasę. Byłem. Pozdrawiam Inowrocław. Pozdrawiam przede wszystkim drogówkę z Inowrocławia. Kochani, dziękuję za ten mandat. Co to za chłopak stoi z tyłu? Mój syn. Krusienki syn. Który powstał w Londynie, urodził się w Londynie i został wychowany w Londynie. I będzie chowany w Londynie. Cały czas jest chowany. Gdzie byś pojechał na wakacje, Rado? Na wakacje jadę do Brazylii. Z moim przyjacielem, najukochańszym przyjacielem Jackiem lecimy do Brazylii na wakacje. Lecimy na wakacje takie, że wiecie, jakie to będą wakacje. Pseudo wakacje. Ja tam odpocznę. Odpocznę wśród homelessów. Uwierzcie mi, że wśród homelessów można tak odpocząć, że... Poznam brazylijski. Poznam brazylijski, uczę się brazylijskiego. Jakieś słowo na... Ktoś zna brazylijski, to niech podpowie, co mam mówić. Dzień dobry, jak jest po brazylijsku? No chyba nie buongiorno. Dobra Brazylia. Dobra Brazylia, Rado z Brazylii. 4 godziny na lotnisku i wypad z powrotem. Czy zmusza cię do czegoś, Jacek? Zmusza mnie. Do mówienia motyla noga. Nie, żarcik. Jacek mnie do niczego nie zmusza, słuchajcie. To jest tak mega wspaniały człowiek i w ogóle, że wy nie macie pojęcia. Czy wpadniesz na imprezkę? Gdzie i dokąd? Adres. Na wczoraj. Na cito, jak to się mówi w szpitalu. W Brazylii mówi się po hiszpańsku. Bueno... Nie tylko, przepraszam bardzo, po hiszpańsku. W Londynie się mówi nawet po mongolsku. I po polsku. I po polsku. Czy chciałbyś zostać kosmonautą? Być może i zostanę. Czeka mnie skok na spadochroni i w ogóle, ale to wszystko w odcinkach, jak to ogarnąć. O, chcieliście jeszcze jedną zagadkę, to wam podam. Jest. Czym się różni na przykład Londyn od Śląska? Piszcie w komentarzach. Tak, piszcie w komentarzach. Na czasie piszcie, znaczy. Czym się Londyn różni od Śląska? Na Śląsku jest lepiej. W Londynie brudniej. Ogarnialiście dalej. Nie ma tyle Niemców. Nie ma węgla. Na Śląsku nie ma węgla? No proszę was. Mniej brudasów. To może jeszcze raz na zadam. Czym się różni Londyn od Śląska? Ja może... Telefon do przyjaciela albo jakieś coś. W Londynie lepsze samochody jeżdżą. Jakie samochody? Te gruchoty, te Rolls Royce'y? Chyba o rowery chodzi. Chyba o rowery właśnie chodzi. W Londynie jest więcej Ślązaków niż na Śląsku. No to już jest bardzo bliski temat. To już jest takie może odpowiedź pół na pół. Nie ma Rado na Śląsku. O, to też. Nie ma? Słuchajcie, Sosnowiec, Katowice, Zabrze i w ogóle, słuchajcie. Wy się spytajcie najpierw, prędzej będzie, gdzie ja nie byłem w Polsce. Więcej Polaków jest w Londynie. Blisko. Dalej nie znamy odpowiedzi. Sam nie znam. To jaka jest odpowiedź? Nie, absolutnie. Nie. Jeszcze? Nie jeszcze. Nie tak łatwo. To jeszcze raz wam zadam pytanie. Czym się różni Londyn od Śląska? Niczym.
Można więcej zarobić. Nazwą. Na Śląsku dobrze zarabiają, słuchajcie. No już nie mówcie, że tam jest bieda. Dobra, żeby nie przedłużać. Mów, Kruszynka, bo... No. Już, powiem ciemnogród, tak. Ciemnogród na Śląsku. Pytanie jest jeszcze raz, nie? Czym się różni Londyn od Śląska? Czym? Tym, że w Londynie więcej osób mówi po polsku. A nie po śląsku. To teraz ja teraz zadam zagadkę dla Ślązaków. Ja wiem, że tam jest Górole i... Ślązak? Nie. Nie, Hanysy? Hanysy i Górole. Po Śląsku... Hanysa. Do Bercika przede wszystkim. I Kruszynki siostry, która ma na imię Bercika, żona jak? Zagadka. Jak ma na imię żona Bercika? Słuchajcie, mam na końcu języka i nie wiem. Andzia. Andzia. Songoku, gratulacje. To teraz zagadka. Pozdrówmy Songoka. Songok, pozdrawiamy. Dobra odpowiedź. Ciebie. Jesteś ze Śląska, w porządku. Jak nie jesteś ze Śląska, też w porządku. Jak jesteś nie ze Śląska, też jesteś w porządku. Powiedz mi tak. Po śląsku kara, a po polsku? Czekamy na odpowiedź. Kara po śląsku, a ja jestem człowiek z... Taczka. Dobra odpowiedź? Bardzo dobra. Modi był pierwszy. Modi, w porządku. Nie, dealer był pierwszy, zawsze jest pierwszy. Dealer.pl, gratulacje. Dealer, noga do przodu. Dawaj, dobrze. Gratulacje, dealer. Zgadłeś. Dokładnie. A po śląsku ciepne? Po mazursku? Barwia Mazury, jak powie? Pojarane, to robi grane. Teraz będzie grane. Pojarał, tak. Teraz będzie... Ma wenę. Ma wenę twórczą. Będzie nawalał, wiesz... Twórczo byś dawał. Byłeś w Elblągu? Elbląg? No tak. Oczywiście, że tak. Elbląg. Zielonka Pasłęcka, Pasłek i te okolice. Rynkowski Rysiek. No, Rysiu Rynkowski. Kobiety lubią... Brąz? Nie, brąz. Aha, brąz. Przepraszam. Czyli czekolady. Milka. Z alpeńskiego mleka. Widzicie, kochani, jak można spędzić miło i fajnie czas z takimi ludźmi jak Kruszynka i cała jej ekipa? Konrad to już ma nas dosyć, ja już to widzę po nim. A pozdrowić Dorotkę? Dorotka, pozdrawiam cię 30 tysięcy raz. Dorotka, pozdrowienia, buziaczki nawet. Serce. Czy poznałeś Popka, jak mieszkał w Londynie? Wiesz, co to jest Popek? Popek? Taki raper. Ja wiem. Bread. My heart i w ogóle zupa pomidorowa. Please don't break my heart. Dokładnie. Zupa pomidorowa i ciapaty. Ciapaty, tak. Please don't break my heart. Ciapaty, które ja codziennie tu spotkam. Albo Dirty Diana. Dirty Diana, jeszcze lepszy numer. Nie mam głośnika ze sobą, bo ja nie lubię nosić balastu. Bo bym puścił wam. Ja mam głośnik, ale ci nie użyczę teraz. No to lepiej może nie, bo nas wyrzucą stąd. Ulubiona zupa? Zupa? Ratatouille. Dwa kartofle w środku. Kiełbasa. No. Widzę, Rado, że jesteś trzeźwy. No oczywiście, że tak. Jestem szczęśliwy, bo spotykam codziennie tak wspaniałych ludzi, jestem tak nabuzowany energią. Alkohol mnie nie interesuje, Maryśka jeszcze mnie nie interesuje, ale będzie dobrze, będzie dobrze. Ile zarabia się w Londynie? Zależy, co robisz. No tak. Od tego trzeba zacząć. Wiecie, ile ja zarabiam w Londynie? Tyle, ile znajdę i tyle, kto mi co da. Takie są moje zarobki.
Czy zarobiłeś dzisiaj coś? No zarobiłem. Na tabletki na gardło jeszcze nie mam, a to dopiero będzie o zarabianiu. Jak mogę zarabiać, jak siedzę i nawijam jak Katarynka w kółko i to samo. Czy będziesz walczyć z Daimanem? Z kim? Z Daimanem. Jeżeli ma ochotę... Jeżeli ma ochotę się trochę po... na pi... Nie ma problemu, wychodzę na parkiet. Ale przecież on ponoć ostatnio ginekologa był. Gdzie był? Ginekologa. Żeby dostać potwierdzenie, że nie jest pe. Tak było wstawione na fejsie. Aha. Czyli ja po prostu nie śledzę fejsa, bo po prostu nie mam na to. Udostępnisz to? No. W porządku. Sprawdzimy. Nie, niektóre pytania są takie, że no, nie będę ich zadawać w ogóle. Śmiało dawaj. Dawaj śmiało pytania. Czy mamy coś do ukrycia? Nie. Dawaj wszystkie pytania, jakie, na co chcecie jeszcze, na co mam odpowiedzieć. Gdzie teraz nocujesz? Gdzie teraz nocuję? W Londynie, właśnie. Proszynka, ja dziękuję, że ja cię mam. No pytań, gdzie nocujesz? No w Londynie, no gdzie? Co u Seby? Co u Seby? Skontaktujcie się z Sebą, no... Nie, jest Facebook, jest Messenger i... No słuchajcie, no XXI wiek, no to nie wiecie jak się skontaktować z Sebą, no skontaktujcie się, no. Ze mną się potraficie skontaktować, to i z Sebą się potraficie skontaktować, to ludzie kochani. Rozmawiałem dzisiaj z Sebastianem króciutko i w ogóle i jest wszystko w porządku. Chcecie porozmawiać? Kontaktujcie się, no. Co ja wam mam? Dać wam wędkę, to jeszcze i rybę może. Czy byłeś w wojsku? Generałów nie biorą. Wojsko. Generałów nie biorą. Krusienka, byłaś w wojsku? Tak. Wiesz, musiałabym przemyśleć, ale nie wzięliby mnie. Nie. Czy byłaś w wojsku? Nie byłam w wojsku. Byłaś. Ulubione państwo oprócz Anglii i Polski. Jakie jest twoje ulubione państwo? Państwo? Tak. Państwo. Państwo? Guadeloupe. Next. Co się stało w Guadeloupe? Odpowiedzcie na to pytanie. Co się stało w Guadeloupe? Bo dostałeś klapsa. A chłopaki z Hawajów cię pozdrawiają, pamiętasz? A już oglądają. Się ruszali na słoneczku. Tak. Maciuś. Cała ekipa. Olejek i nie za dużo na słońcu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, chłopaki. Dżentelmen nie pije przed 12, jest grubo po 12, a dalej sączę wodę. A wy koktajle, parasoleczki, dziewuszki, wiesz. Pozdrawiam was, kochani. A człowieku, wyłącz już tą gitarę, bo mi łeb pęknie za chwilę. Może on każe się nam wyłączyć. Stroj. Duet będzie, matko jedyna. Jeszcze tylko ta brada z pianinem, brakuje i koniec. Czy jakby się w Polsce poprawiło, to wróciłbyś na stałe? Pseudonim, imię, albo cokolwiek, kto zadał te pytanie. Podaj swoje imię, proszę cię, bo inaczej nie odpowiem na to pytanie. Imię, pseudonim, jak mam się odezwać do ciebie, powiedz. Lil Kolo. Czy jakby się polepszyło w Polsce? Skąd ty jesteś w ogóle? Ty mieszkasz w Polsce? Czekaj, może odpiszę. Może odpiszę, to chyba jak zadaję pytanie, to chyba powinien odpisać. Jakby się polepszyło w Polsce, czy bym wrócił? W Polsce już się polepszyło. Pogoda zajebista, plus 30, tutaj jest 13, motyla noga. Zajebiście to każdy mówi, nawet wojewódzki mówi, Doda mówiła... Zaje fajnie, to też ktoś mówił. W Polsce jest bardzo dobrze, za dobrze już. Zabrze jest. Zabrze? Źle ci w Zabrzu?
Jak ci źle w Zabrzu, to dawaj do Londynu. W Polsce jest bardzo dobrze. Czy ja wrócę do Polski, ja mogę tam wystąpić na występach gościnnych. Kocham Polskę. Na pewno wystąpi, bo to gwiazda przecież. W Łodzi jest teraz 33 stopnie. No właśnie, a tu jest 13, to dawaj wtedy 20 tutaj do nas. Łódź. No dzisiaj drugi dzień jest Opola. Opole jeszcze istnieje? Jest. Wczoraj oglądałam, super było, naprawdę. Od Opola do Opola było pięknie. Od Opola do Opola to był taki kiedyś dziecinny program. Tak, od od przedszkola do Opola. Tak. Dokładnie. Ale wczoraj się ten tytuł brzmiał w Opolu. Od Opola do Opola. Aha. Pięknie. Majka Jerzewska śpiewała. Była Maryla Rodowicz? Maryli nie było. Była nie Majka Jerzewska. Maryli, tak. Papa D śpiewał. Maryla ma bana. Bardzo lubię. Ma bana. Zbanowali ją? Czyli mówicie w języku angielskim. W porządku. A mówią, że Rado nie zna angielskiego, tylko how are you, all right, my friend i w ogóle. Ja tam znam tylko halo do słuchawki. O. Najlepiej. Komedia. Cyrk na kółka. Normalnie. To w domu też tak robisz. Czy kręcisz blanta, Rado? Tak, zobaczcie. Taki blant, że tu Marek jest więcej jak na tym wszystkim. Papierosa kręcę po prostu. Jak będę kręcił blanta, to na pewno się skontaktuję z nami. Nie bójcie się. Czy zajarasz jointa na żywo? No co to da? Chcecie, żebym załatwił. Ale co to da właśnie, że ja zapalę na żywo blanta? Wy chcecie udowodnić to, że pan, mój przyjaciel z Chicago, Chicago Bulls, będzie miał przykrywkę, to jednak pali na żywo. No. Po prostu słuchajcie, no. Uszanujcie czasami, że wy robicie ze mnie gwiazdę. Ja nie czuję się gwiazdą. Jeżeli będę chciał zapalić blanta, to zapalę to w każdej chwili. Jeżeli będę chciał się napić cidra, napiję się w każdej chwili. Nie o to chodzi. Słuchajcie, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, nie piszynka, wszystkim wszystko wolno, ale z głową, słuchajcie, z głową. Muszę ogarniać pewne. Dzięki Jackowi, dzięki panu M. Pomogliście mi, oni mi pomogli, spotkałem piszynkę, żeby nie JTO. Nie spotkałbym Pruszynki, to dzisiaj by się nie działo. Żeby nie JTO, Filip, my byśmy się dzisiaj nie spotkali, nie rozmawiali. Ja jestem bardzo zmęczony, słuchajcie, ja się od wczoraj nie spałem. Pruszynka, prawdę mówię ci z domu dokładnie. Bardzo mało, słuchajcie. Nie wiem, róbcie co chcecie, zadawajcie pytania, bo ja już padam. Wrócimy do was.